Cześć, tu Łukasia i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy we własnoręcznie zbudowanym campervanie. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczyna się nasza afrykańska przygoda. Jezu, to jest okropny smród, okropny. O, zesrało się po prostu. Na ulicach widać hipisów, ludzi w dredach i też widać bardzo dużo przybyszów z całego świata. Ale super, how much is this one? It's 150 dirham. 50? 150 dirham. Ja nie umiem się targować, ja po prostu nie potrafię się targować z tymi ludźmi. Ale jest romantycznie tu w tej miejscowości, po prostu się takie amory tutaj się kręcą. Jesteśmy w Essaouira i zabieramy Was na wycieczkę. Najpierw zamknę drzwi. Noc spędziliśmy tutaj na ulicy, tutaj przy wielkim placu. Jesteśmy zaskoczeni, bo przede wszystkim nikt nas stąd nie wygonił, ale to chyba dlatego, że jesteśmy otoczeni przez różnego rodzaju urzędy. I to, co nas też zaskoczyło, to, że ta noc była spokojna. Wiadomo, było słychać mewy, trochę samochodów, ale wyspaliśmy się i jesteśmy gotowi, żeby zwiedzać to piękne miasto. Będziemy zwiedzać sami, nie mamy tutaj przewodnika, także będziecie zdani na ciekawostki, które wyczytałam w internecie. Więc zacznijmy od tego, że jest to miasto położone na przepięknym wybrzeżu. Miasto, które cały czas otoczone jest przez wiatry. Tutaj wiatr wieje non-stop, dlatego właśnie nazywane jest również miastem wiatrów. Zaraz z naszego vana przeszliśmy na tą piękną plażę i to, co widzimy tam w tle, to są wyspy purpurowe. Nie jestem pewna, czy do końca tak to jest związane, ale właśnie kiedyś tutaj w Essaouira wyrabiany był barwnik purpurowy, barwnik, który kojarzony jest z królami i był on pozyskiwany ze specjalnego rodzaju ślimaka. Więc tak mi się wydaje, że te wyspy purpurowe, tam prawdopodobnie te ślimaki mieszkały i stąd właśnie ta nazwa. Tutaj na plaży wypoczywają turyści, to co jest też wyjątkowe, tutaj to bardzo dobre warunki zarówno do surfowania, jak i kitesurfingu, także w wodzie widzimy mnóstwo surferów. Są to szkółki, które właśnie tutaj organizują lekcje. Tam w tle widzimy całe stado wielbłądów i jest to atrakcja turystyczna, na takim wielbłądzie można się tutaj przejechać. My nie będziemy z tego korzystać. Tylko dodam dwa słowa, bo doczytałem to gdzieś kiedyś tam, że te ślimaki były bardzo trujące i dlatego pozyskiwanie tego barwnika wiązało się z utratą życia i dlatego też było to zarezerwowane, no po prostu z uwagi na to, że to było ryzykowne, to było też drogi ten barwnik, no i tylko stać było królów, no i biskupów, kardynałów na taki rarytasik w swojej odzieży purpurowy. Gdybyście się tutaj znaleźli, to bardzo serdecznie polecam Wam kawiarnię, która się nazywa Al Jazeera, żeby wybrać się do niej na śniadanie. Śniadanka są w dobrej cenie i było rano mnóstwo lokalsów, także jest to bardzo popularne miejsce i myślę, że warto tam zaglądnąć. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda marokańskie śniadanie, zaraz Wam je pokażę. Dostaliśmy plater z różnymi miseczkami do maczania. Mamy oliwę z oliwek, oliwę arganową, amlu, masło, czarne oliwki oraz bardzo słodki, pyszny miód. Do tego chlebek, kawa z mlekiem i sok ze świeżych pomarańczy. Znajdują się mury. Były to mury obronne, które kiedyś chroniły miasto, stare miasto, czyli Medynę. Przed najeźdźcami byli to zarówno Europejczycy, jak i piraci, którzy tutaj na tych wodach bardzo często grasowali. Obecnie te mury chronią stare miasto przed wiatrem. Oh,
my pussy. The problems I'm on top of my breath, just like a minor dream. Proszę, bo słyszę tu polski głos, a tu nasi sąsiedzi z ulicy, Mirę i Grażyna. Z ulicy, no mieszkamy na tej samej ulicy, tutaj w tym mieście. Łukasz pomaga panu naprawić wózek. Kupiłem sobie bułkę, bo jestem głodny. I jak widzieliście, po prostu bułka z kebabem i warzywami. W meceniku jest podane 20, a z kasową jest 25. Życie. Ja nie umiem się targować, ja po prostu nie potrafię się targować z tymi ludźmi. Dla mnie to jest nienormalne, że cena jest nieustalona z góry. Jest na cenniku napisane 20, to czemu ktoś mi kasuje więcej. A może za zdjęcia nas skasował? Bo jest mi po prostu... Nie, on tak widział, że widać było, że on tak, dał mi tam piątkę i tak zorientuje się, czy nie zorientuje. To też nie są duże kwoty, nie? No 2 złote też, ale... No ja nie potrafię po prostu się targować. Każdy ma jakieś wady. Medyna Essaouira jest troszeczkę inna od pozostałych medyn, w których byliśmy, w których będziemy. To wszystko dlatego, że zaprojektował ją francuski architekt. Ulice są o wiele szersze i bardziej prostopadłe, także właściwie nie da się tutaj zgubić. To, co jest wspólne dla wszystkich medyn, to to, że tutaj wewnątrz również odbywa się suk, czyli targowisko. Jak widzicie, można kupić tutaj dosłownie wszystko, a warto polować na przykład na olej arganowy, na amlu, czyli taką pastę z orzechów z olejem, na różne wyroby rzemieślnicze ze skóry, z drewna. Pan powiedział, że dostanę za darmo to pudełko, jak znajdę otwarcie. A nie jest takie easy, znali easy. Excuse me? A, is he? You know, no. Disha. Almost. Już byłem blisko, ale mi przerwał. Dałbym radę temu. Widzisz, wystraszył się. O, a tutaj? Ale piękne te rzeczy są. Ale super. How much is this one? This 150 dirham. Pracujemy tymi uliczkami wśród przeróżnych produktów po prawej i po lewej. Tu mamy jakąś pastę, tu jakieś popielniczki, szklanki, koce. Wszystko tutaj jest. Ale to, co dziwi mnie bardzo, już od dawna, nikt nas nie nagabuje, nikt nie krzyczy, nikt nas nie chwyta za ręce, a nasłuchaliśmy się przeróżnych historii w związku z tym, że jedziemy do Maroka. Ludzie mówili, że tam się nie da po prostu przejść normalnie przez ulicę, że każdy cię wciąga do sklepu, zmusza do zakupów. Nic takiego nas do tej pory nie spotkało. Podobno w Marrakeszu jest inaczej, ale na tą chwilę żadnego problemu. Weszliśmy do jednego sklepu, pan nam pokazał jakieś tam szachy, jakieś tam różne rzeczy. Zapytaliśmy się o cenę. Dla nas ta cena była nie do zaakceptowania. Potem nie chcieliśmy kupować akurat, żeby go zobaczyć. No i panu też się zrobiło smutno i mówi, że o, poświęcił nam czas, a my nic nie kupujemy. No, taki jest biznes, no. Niech się uczy po prostu, że nie zawsze klient, który wejdzie do sklepu, zostawi tam pieniądze. Troszeczkę się odsunęłam od baru, bo w tle grał Bob Dylan, a nie chcę, żeby nas YouTube zablokował przez używanie muzyki. I jeśli o Bobie Dylanie mowa, to chcę wam jeszcze powiedzieć jedną ciekawostkę. Essaouira była w latach 70. taką mekką hippisów. Przyjeżdżało tutaj bardzo dużo ludzi, szczególnie z Francji, ale ogólnie też z całego świata, właśnie po to, żeby być tutaj wolnym, żeby cieszyć się taką wyluzowaną atmosferą. Przyjeżdżały tutaj też gwiazdy muzyki ówczesnej. Był tutaj między innymi Jimi Hendrix czy Bob Dylan. Ten hippisowski vibe trochę dzisiaj dalej czuć. Na ulicach widać hippisów, ludzi w dreadach i też widać bardzo dużo przybyszów z całego świata. Także
No, mi osobiście się bardzo tutaj podoba. Sauira jest także znana z tego, że wiele filmów było tutaj nagrywanych, m.in. Aleksander, Królestwo Niebieskie, a także Gra o Tron. Oczywiście nie cała, tylko we fragmentach, ale Gra o Tron też tutaj się rozgrywała. Ale jest romantycznie tu w tej miejscowości, po prostu się takie amory tutaj się kręcą. Wyszliśmy z tej europejskiej części, takiej czyściutkiej, pachnącej, piękniutkiej, gdzie jest kawa w czystej filiżance i weszliśmy do jakiegoś po prostu smrodu obrzydliwego. Jezu, to jest okropny smród, okropny. O, zesrało się po prostu, te mewy tutaj srają wszędzie, ja się czuję po prostu osaczony. A idziemy tu tylko dlatego, że Kasia chce wam pokazać jakieś łódki niebieskie. Ale nie widzę tych łódek, bo widzę targowisko rybne. No dobra, to pokażemy wam w takim razie ryby, czym tutaj handlują na tym markecie rybnym. Bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać wam te niebieskie łódki, ponieważ są one symbolem miasta. Mężczyźni mieszkający w Sauirze w większości trudnią się właśnie rybołówstwem, także ma ono tutaj wielowiekową tradycję i jest na stałe wpisane w tożsamość miasta. O Jezu, to jest rekin. To jest normalnie rekin. Tam za mną idzie para, mamy brudny ekran. No. Za mną idzie para znanych vanlife'owych youtuberów. Jestem ciekawa, czy już ich dostrzegacie, czy rozpoznajecie, kto to. O, youtuberzy się zatrzymali. Zobaczcie, kogo my tu mamy. Pojawili się u nas na awanturze. Oj, ponad rok temu. Terasfera w Maroku. Dobrze, dobrze. Cześć. Matką będziemy wtedy. Tak, sobie. Tak, na YouTubie. Cześć. Kurde, ale czad. Hej, Monia, jak się czujesz? O, trochę lepiej. Lepiej? No. Ja, Monie coś zawiało po prostu, a że tutaj nie ma mocnych alkoholi, to nie ma się czym leczyć. Dokładnie. Niestety. Idziemy teraz na zachód słońca. Myślisz, że tam pływają jakieś statki? Tu? Tak. No. Jasne. Ale nie, na tamtą wyspę. A. Tam tylko są te. Jak zapłacisz, to wszystko. Jak widzicie, niestety pogoda dzisiaj jest niezachęcająca do tego, żeby wyjść na zewnątrz. Pada deszcz i ma padać przez najbliższe kilka dni, więc wszystkie nasze plany związane z surfowaniem, plażowaniem zostają zamienione na leżakowanie w wanie. No bo w taką deszczową pogodę to nawet nie da się wyjść na zewnątrz, więc dzisiejszy dzień będziemy spędzać tutaj w środku. Co się uda, to wam pokażę. A jeżeli wyjdzie słońce, to wyjdziemy też na zewnątrz. Pokażę wam przy okazji, jak wygląda taki mój poranek. Może nie każdy, bo każdy jest inny, ale Kasia już wam kiedyś pokazywała swoje różne rytuały, więc dzisiaj ja wam pokażę, jak wygląda poranek, więc poranek w moim wykonaniu wygląda w ten sposób, że nie ścielę łóżka, tylko po prostu wstaję i korzystam z każdej chwili dnia, żeby nie tracę jej na ścielenie łóżka. Następnie jest tutaj toaletka i teraz będę przygotowywał prysznic i możecie mi w tym potowarzyszyć.
jak widzicie, wykąpany, czyściutki. Jestem już po śniadaniu, bo byłem na śniadaniu u naszych sąsiadów, Daroty i Darka z Wężymord w drodze. Dorotka upiekła pyszne pączki, pokazywaliśmy je na Insta Stories. I teraz piję kawkę i taki mam plan, że popracuję trochę na laptopie. Muszę poprzeglądać pewne pliki, powysyłać parę rzeczy, parę e-maili, poodpowiadać na komentarze i później jakiś Netflix wjedzie. Teraz mam VPN-a, więc mogę sobie oglądać wszystkie seriale, które chcę. Nawet nie tylko na Netflixie, ale też na playerze, ale to wam za chwileczkę powiem więcej. Więc myślę, wydaje się, jak z godzinkę, dwie godzinki pracy, a potem idę do łóżka. I resztę dnia spędzę w ciepełku, relaksując się. Może coś poczytam pod wieczór, żeby oddać, odpocząć oczom. Jeżeli interesuje was to, czy w Maroko jest internet, otóż odpowiadam, jest. Są trzy sieci, znaczy kilka różnych innych opcji. Nam polecono Win by Invi. Jest to taka aplikacja, w której można sobie po prostu kupić internet. Można sobie wybrać pakiet danych i taką kartę mamy ja i Kasia w telefonie, więc oboje mamy dużą ilość internetu do wykorzystania na Facebooka, Instagrama, YouTube'a, Gmaila i te takie sprawy takie codzienne, to do czego się korzysta telefon, do dzwonienia przez WhatsAppa czy na wideo rozmowy. A jeżeli potrzebujemy wysłać więcej plików, to mamy już sprawdzony system z hoteli. My już nie chodzimy od wielu lat do McDonald'ów ani kawiarni do tego, żeby pracować i wysyłać pliki, ponieważ to było raczej kosztowne, a dwa mało efektywne, ponieważ ten internet w McDonald'ach jest bardzo kiepski. I najlepszy internet zauważyliśmy, że jest w 4 i w 5-gwiazdkowych hotelach, więc kilka dni temu udaliśmy się do takiego 4-gwiazdkowego hotelu, na drugi dzień do 5-gwiazdkowego hotelu i wysłaliśmy kilkaset gigabajtów plików w ciągu paru godzin, ponieważ był mega, mega szybki internet. W takim hotelu od razu muszę powiedzieć, że nie trzeba się bać, ponieważ hotele są otwarte na turystów i zarówno do lobby hotelowego może wejść każdy, jak i do kawiarni, do restauracji, tym bardziej, jeżeli ktoś zamówi, no to się już jest klientem i można pełnoprawnie korzystać z tego internetu hotelowego. Jedynym minusem takiego połączenia jest to, że jest ono po prostu otwarte, bo Wi-Fi otwarte, jeżeli jest, no to jest to po prostu niebezpieczne połączenie i ktoś może przechwycić nasze dane albo wejść i wkraść się do naszego telefonu lub komputera przez otwarte Wi-Fi. Dlatego też, żeby się zabezpieczyć, to my korzystamy z Surfsharka, czyli z VPN-a i szyfrujemy połączenie. W ten sposób uniemożliwiamy złodziejom i cyberprzestępcom wykradnięcie naszych danych. Taki VPN jeszcze może nam pomóc wieczorem w oglądaniu Netflixa albo jakiegoś programu na playerze, który nie jest dostępny na przykład Maroko, bo tutaj jeżeli wpiszemy player.pl, nam się nie otworzy strona. Dopiero kiedy wybierzemy polski IP, to komputer będzie myślał, że my jesteśmy w Polsce, no i wtedy można sobie obejrzeć wszystkie programy, które się w Polsce wyświetlają. Więc polecam wam takie rozwiązanie sobie nabyć, jeżeli korzystacie z publicznych Wi-Fi, jeżeli chcecie mieć po prostu swoje dane zabezpieczone, albo chcecie zmienić swoją geolokalizację i chcecie po prostu oglądać seriale, które są dostępne tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, albo Anglii, albo w Hiszpanii, albo Maroko. Więc polecam, zwłaszcza, że możecie ten raz nabyć Surfsharka ze zniżką. 83% zniżki i 3 miesiące za darmo, jeżeli wpiszecie hasło przez V. Link zostawiam wam oczywiście pod spodem. Można dzielić konta, więc można kupić dla siebie. Cioci, wujka, brata, jest nielimitowana liczba urządzeń objętych ochroną, jeżeli się kupi plan abonamentowy. Więc warto. Wysyłam was na dół do opisu, a ja teraz zajmuję się pracą. Od tego oglądania Kuchenek Rewolucji trochę robię się głodny, dlatego teraz zrobię zupkę, a ostatnio kupiłem na markecie kawałek dyni i zrobię zupę dyniową, bardzo prosta. Ziemniaki, dynia, marchewka do bulionu zblendować i można wracać do łóżka z ciepłą zupką. Cześć, witajcie w nowym dniu. Dwa słowa wstępu. Jesteśmy w Tagazu, kolejnej miejscowości, która słynie jako mekka surferów i ja zupełnie niespodziewanie załapałam się na kurs surferski, na który zaraz lecę. Także kamerę i was zostawię z Łukaszem, który będzie tutaj ogarniał kilka spraw w wanie. A relacje z tego kursu i w ogóle opowieść o surfingu przekażemy w kolejnym odcinku i w związku z tym, jeśli macie jakieś pytania dotyczące surfingu, tego sportu, pływania na oceanie, zostawcie mi w komentarzu, przygotuję dla was taki, mam nadzieję, fajny odcinek właśnie w klimacie surferskim. Do zobaczyska!
Tak jak mówiła Kasia, ja też mam swoje zadania. Ja mam dzisiaj na liście pojechać do Agadiru, czyli takiej dużej miejscowości tutaj na południu Maroka. Taka największa miejscowość. Część z Was może znać tą miejscowość, ponieważ latają z Krakowa i z Warszawy bodajże. Tutaj samoloty bezpośrednie, więc może część z Was leciała takim samolotem. I tutaj w tej miejscowości jest pralnia, gdzie mogę zawieźć pranie, zanieść normalnie pranie do pani, która wypierze, poskłada. Takich pralni automatycznie jak w Europie nie ma, że się samemu to robi, choć podobno w Casablance jest taka pralnia, natomiast no mnie nigdzie nie widzieliśmy, ale są takie pralnie, gdzie się zanosi pranie po prostu i na miejscu piorą, składają i tak dalej, i to nie jest droga usługa, bo za 5 kg prania płaci się mniej więcej 5 euro z pranie i suszenie, więc to jest taka normalna cena. Więc mam na liście pranie, mam na liście myjnie, muszę jechać na myjnie umyć samochód, bo nie był myty jeszcze od nigdy chyba, na pewno odkąd przyjaźń do Maroka to nie był, jest po prostu dowalony kurzem, pyłem, bo ostatnio leciał taki pył z Sahary, jakaś kalimba czy kalima, i po prostu cały czas było zawalone wszystko błotem, panele na górze i tak dalej, więc muszę jechać umyć samochód, zatankować, nalać wodę czystą, brudną, wylać, kasetkę opróżnić i na koniec pojadę sobie do mechanika, żeby umówić się na wizytę, bo przywieźli mi ze sobą z Europy chłodnicę, bo mieliśmy tam problemy z tą chłodnicą i w Hiszpanii powiedzieli 520 za wymianę, więc pomyślałem, że po prostu łatwiej będzie ściągnąć ją z Polski do Portugalii i następnie przywieźć tutaj i tu na miejscu nam założą, więc wozimy ze sobą przez ostatni miesiąc chłodnicę, płyn do chłodnicy, jeszcze jaką podporę do wału, żeby zamontować pod spód, i mam zamiar się umówić z mechanikiem, żeby to wszystko załatwić. No jestem ugadany. Umówiony jestem na jutro. Pan powiedział, że od razu mówię, za 45 minut bym wjechać na kanał, ale nie mam dzisiaj w planach spędzania tutaj czasu, bo zostawiłem Kaśkę i tutaj wrócę jutro o 9 rano, jestem umówiony z panem na wymianę chłodnicy i uchwytu do drążka pod spodem, pod samochodem, bo nam bardzo, bardzo burczy. Coś mi burczy dziwnie ten samochód. Jak jest teraz, nie mam dodaję gazu, to nam gazu to przestaje burczeć. Puszczam gaz. Burczy. Nie do końca wiem, co tu się dzieje. Coś się zepsuło. Znaczy, całe szczęście, że jedziemy do tego mechanika teraz, bo od razu go poproszę, żeby zobaczył na to, co tam tak stuka i żeby to naprawili. Więc mam nadzieję, że upietrzemy trzy pieczenie za jednym ogniem. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. So this is the new one. This is like the liquid also, or they can exchange this part. This panel and then something is wrong. Niestety nie mam dobrych wiadomości. Nie są w stanie zidentyfikować źródła tego buczenia bez rozkręcania silnika. No i powiedzieli mi, że dwa dni potrzebują na to, żeby się zająć tym samochodem. Nie dlatego, że mają też kolejkę poumawianych innych ludzi, ale no dwa dni będziemy musieli tutaj zostać i chyba się będziemy musieli przenieść do jakiegoś hotelu. Oj, problemy. Ale miło, pan, który pracuje tam w warsztacie, podwiózł nas do hotelu. I need to go with him? Yes, with him. Okay. Niestety długo się nie nacieszymy, przynajmniej ja nie nacieszę się tutaj tym hotelem, bo już na recepcji dogonił nas ten pan, który nas przywiózł.
i powiedział, że muszę jechać z nim, muszę wrócić do warsztatu coś zobaczyć, bo coś się stało. Jest 2 minuty w hotelu. Jeszcze kilka lat i będę mechanikiem. Ja będę znał ten samochód od podstaw, bo każda część, która się psuje, to po prostu ją poznaje, genezę, to czego służy, jak się to zamawia, montuje i tak dalej. Więc jeszcze parę lat i naprawdę sam sobie ogarnę ten samochód. A na tą chwilę dowiedziałem się, że to jest pasek rozrządu, że to kółeczko, które tam się kręci, ten pasek to jest pasek rozrządu. No i pan zalecił go wymienić. Czyli on powiedział, że można by było na tym jechać. Ale ja zapytałem się go, czy on to może wymienić za nowe. Mówi, że może to wymienić za nowe. Tylko, że problem jest taki, że w Afryce nie ma nowych części. W sensie trudno będzie zdobyć tą część, ale postara się, żeby to zrobić. Więc jestem szczęśliwy, że się udało znaleźć, zlokalizować ten problem. Dobra, dostałem moją część uszkodzoną. Mogę wam to pokazać. To jest... tutaj jest pęknięty ten kawałek metalu. No i tam się wszystko popieprzyło, po prostu popsuło. Więc wymieniamy to. I ten pasek też wymienimy, bo jeżeli można na nowe wymienić, to wymieniajmy. Żeby to się nie psuło. Dobra, wyjechałem od mechanika, ale niestety nie swoim samochodem, tylko hulajnogą, bo muszą zamówić te części. Dokładnie nie do końca wiem, co to chodzi, ale zestaw do układu rozrządu. Coś w tym stylu wyszło. Jest taka jedna część dostępna koło rabatu. No i niestety przynajmniej 2 dni będziemy musieli czekać, aż ta część z rabatu przyjedzie. Moi drodzy, mamy naprawionego vana. Bardzo szybko, ekspresowo pojechałem tam dzisiaj, żeby zabrać sobie skarpetki i ubrania z vana. Okazało się, że van już jest naprawiony. Byliśmy na jeździe próbnej, wszystko działa. Nic nie stuka, nic nie puka. Tak jak mówiłem wcześniej, winowajcą była ta, był napinacz do pasa rozrządu i oni to po prostu wymienili. Wymienili ten drugi napinacz i pasek. Zapłaciliśmy mniej więcej 1000 zł za to wszystko, więc powiedzmy, że takie same pieniądze jak w Polsce. Więc nie zapłaciliśmy dużo. W Hiszpanii, w Portugalii byłby na pewno więcej. Pokazuję wam, co nam tam zamontowali. Dajcie mi znać, czy kojarzycie w ogóle taką firmę, czy to jest jakaś fajna firma. Bo tu jest napisane, że z Niemiec, tu jest z Maroko, a tu, że z Rumunii, więc z trzech stron jest co innego napisanego. Polecam wam ten warsztat. Jeżeli będziecie w Agadirze, w Maroku i wam się zepsuje samochód, to podjedźcie tam, bo to jest taki bardzo europejski warsztat, gdzie jest poczekalnia, recepcja, faktury wystawiają, jest miło, sympatycznie i no, ekspresowo po prostu robota jest zrobiona, więc to mi się bardzo podobało. Jako, że nas tam bardzo miło potraktowali, to chciałem ich teraz pozdrowić. Więc wybaczcie teraz, ale będziecie słyszeć teraz obcy język, ponieważ oni nie mówią po polsku ani po angielsku, więc mam przygotowany tutaj Google Translator i chciałbym pozdrowić. Salutations à l'équipe de l'atelier Professionnel Auto Technologie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Professionnel Auto Technologie, Agadir, you are the best. Thank you very much for helping me, for fixing the car and for everything you did for us. Thank you very much and see you in future. A z wami, moi drodzy, się też żegnam. Nie będę już przedłużał, ponieważ ten vlog już bardzo jest długi i podejrzewam, że jest... No już znowu się rozgadałem. Więc zobaczcie teraz, co w przyszłym tygodniu na was czeka. Ja mogę zdradzić, że będzie dużo pięknych widoków, piękne ciała, będzie surfing i w ogóle będzie super romantycznie. Więc zapraszam was w przyszłym tygodniu. Mnie na tym vlogu prawie w ogóle nie będzie, więc dla miłośników pięknych ciał w przyszłym tygodniu odpalcie sobie w sobotę. A z wami ja się zobaczę za 2 tygodnie. Do zobaczenia i bajo! Odbywa się tutaj konkurs zawody WSL, czyli World Surfing League. Przyszedłem pokibicować Kasi w jej zmaganiach z falą. Tamte miejsce, gdzie jest koleś w zielonej piance, to jest miejsce, gdzie można łapać zielone fale. Jesteśmy teraz na surf. No. Skejcie. Jak to się nazywa, gdzie my jesteśmy?